Panie Poruczniku, w imieniu Ministra Narodowej bierze Pan takie nadanie na stronę porucznika. Gratuluję. Pan porucznik jako 16-letni chłopak, nie wspomniał 16-letni chłopak, no nie walczył zbrojnie, ale wspomagał armię krajową poprzez przenoszenie meldunków, przenoszenie listów. To też było bardzo ważne podczas tej walki. Odnoszenia to jest nasz hołd, który możemy oddać panu porucznikowi. Jednak my czerpiemy z tych wartości, które oni nosili na sztandarze Bóg, honor i ojczyzna. To była jak dewiza życia. Ta dewiza staje się, no wiesz, naszą dewizą życia. Jako żołnierze Wojska Obrony, jako żołnierze Wojska Polskiego. Jestem córką Władysława Kwiatkowskiego, to jest mój tatuś. Jesteśmy bardzo dumni wszyscy, cała rodzina, że tatuś dożył takiego wieku. Bardzo jesteśmy dumni właśnie, że tata w wieku, tak jak nam opowiada, często opowiada, w wieku 16 lat, jak miał, wybuchła wojna i właśnie udzielał się w różnych organizacjach, szczególnie AK. Jest pan wnukiem. Tak, Władysława Kwiatkowskiego. Kontynuuję tradycje mundurowe, bo mój ojciec był, co prawda, nie żołnierzem, tylko policjantem, ale gdzieś tam te służby się w naszej rodzinie przenikają. Pierwszy awans dziadka na stopień oficerski w 2000 roku, no a teraz po 23 latach doczekał się dziadek kolejnej gwiazdki, jeszcze medale przez prezydenta przyznane, także jestem bardzo dumny. Dziękuję za wszystko, dlatego, no, za te całe przeżycie, za wszystko. Dziękuję bardzo. Pokażcie Państwo, że się lubicie. Dobra.